Jest taka, jest książka. Teoria dowodów sądowych w prawie radzieckim, polskie tłumaczenie, Andrzej Wyszyński. No tam są trzy zasady. Pierwsza, że no pierwsza zasada swobodnej oceny dowodów. To znaczy, że nie trzeba w 100% udowodnić oskarżonemu popełnienia czynu przestępczego, tylko wystarczy na tyle uprawdopodobnić, żeby przekonać niezawisły sąd. Skąd my to znamy? Druga sprawa, że nawet niekoniecznie trzeba uprawdopodobnić popełnienie czynu przestępczego. Wystarczy udowodnić, czytaj, przekonać wysoki sąd o jakimkolwiek kontakcie z przestępstwem lub z przestępcą. To jest to słynne, on ukradł, jemu ukradł, zamieszany w kradzież. I słuchajcie, to nie były żarty, dlatego że na podstawie tego w prawie radzieckim, właśnie wtedy, to są lata 30., wprowadzono kategorię prawną. Sojusz to było państwo prawne, jak najbardziej. Tylko prawo było takie, jakie było. Zresztą trzecia Rzesza Hitlerowska też była państwem prawnym. Tylko prawo było, jakie było. No ustawy norymberskie to było prawo w III Rzeszy. Zbrodnicze, ale prawo. A III Rzesza była uznawana przez wszystkie państwa świata, żeby była jasność. No i proszę was, wprowadzono kategorię rodziny wrogów ludu. Jeżeli na przykład ojciec został skazany i nadawano tytuł wróg ludu, to wszyscy. To wtedy cała rodzina, no ponieważ miała kontakt bardzo bliski z wrogiem ludu, już była w trybie takim zaoczno-administracyjnym skazywana, no nie na śmierć, bo wróg ludu tu z reguły na śmierć był skazywany, to szybko wykonywano tą karę. Ale rodziny wrogów ludu to już nie na śmierć, tylko na ileś tam, powiedzmy, 10 lat łagru albo na posielenie dożywotnie. Uchwalenie paragrafu. Cielęcymi i na sobie. Tak jest. Członek rodziny. Tak jest. To była kategoria prawna. Kategoria prawna. Cieles. Tak. Członek rodziny i już. Dycha. Ale dycha tylko początek, a potem się przedłużało. A to już zależy, zależy jak postępował. Tak. To już od niego zależało i od władz tam miejscowych. Ale to jest azjatyckie, bo tam zapadli złodzieje od chińskich, cesarskich czasach. To cała rodzina. Chiński. Tak, administracja rosyjska brała z Chin bardzo dużo. No, bardzo dużo. Bo właściwie może nie bezpośrednio z Chin, tylko przez Imperium Mongolskie. Tak, ale w Moskwie jest dzielnica, która się, nie wiem czy teraz, się nazywa Kitaj Gorodok. No tak, ale te metody oni brali od Mongołów, bo byli pod okupacją mongolską. Tak, ale chińskie od Mongołów brali, tak? Chińskie brali przefiltrowane przez Mongołów. Tak. Czyli no, można powiedzieć wprost. Gorzej jeszcze. W bardziej brutalnym wykonaniu. No i teraz, proszę was, sprawa, jak to w Polsce funkcjonuje. W tej trzeciej RP. Że te zasady funkcjonują. No i przepraszam, trzecia zasada, przyznanie się do winy jest pełnowartościowym dowodem. Przy czym trzeba przyznać, że w tej książce Teoria dowodów sądowych w prawie radzieckim sam Wyszyński przestrzega, żeby zbyt mechanicznie nie stosować tej zasady dowód z przyznania się do winy, tak. I polemizuje z niejakim Czelcowem i Babutowem, którzy już mechanicznie to chcieli stosować i uważali to za koronę dowodów. Przyznanie się jako koronę dowodów, no to... Bez względu na warunki, w jakich on się do tej winy przyznał, tak? Oczywiście. No, a przyznał się, to się przyznał. No tak, o to chodzi. Praktycznie było tak, że jak odwołał, to nie dawano wiary matactwom podejrzanego. Zasada była wentyla, to znaczy zarówno podejrzanym, czy oskarżonym potem, jak świadkom dawano wiarę tylko wtedy, jak obciążali siebie lub innych, a jak
odwoływali to, czy nie chcieli się przyznać, to nie dawano wiary wykrętnym matactwom podejrzanego na przykład. A świadka jeszcze mogli wsadzić za składanie fałszywych zeznań. To była niepisana zasada, no nie znalazłem tej zasady akurat w tej, to gruba taka księga, bo tam historyczna część jest bardzo ciekawa. Warta, tam jest i o inkwizycji, i o sądach bożych, i o anglosaskim prawodawcy. No widać było, że po prostu Andrzej Wyszyński, nasz wielki rodak, jakby nie było, to po prostu znał się na rzeczy, był fachowym prawnikiem i wiedział, że nawet takie sądownictwo, jak było w Sojuzie w czasie wielkich czystek, bez teorii dowodów, nie może funkcjonować w żaden sposób. A nasi uważają, że może, no i funkcjonuje, jak funkcjonuje, to opisał wam sędzia Wojciech Łaski. No ja też mogę powiedzieć z własnych doświadczeń, że w tym samym gmachu sądowym, gdzie mnie w 61 roku skazano, to w 92 mnie rehabilitowano, a formuła rehabilitacji była obraźliwa i dla mnie, i współoskarżonych, jak i dla naszych przeciwników ze służb bezpieczeństwa. Nie wiem, czy wam mówiłem. Słuchajcie, żebyście wiedzieli, na czym polega formuła tych rehabilitacji. Bo to ludzie sobie z tego nie zdają sprawę. Ja się przekonałem w 92 roku. Nie ja występowałem o to, tylko prokurator generalny. Bo ja wiedziałem, jaka jest ta formuła i sobie nie życzyłem tego. Otóż formuła jest następująca. Że zostaliśmy zgodnie z prawem, a skazano nas na podstawie małego kodeksu karnego, który wszedł dekretem Bieruta jako przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, żeby była jasność. Stalinowski mały kodeks karny. Formuła jest taka, że on obowiązywał wtedy, tylko nam nic nie udowodniono. No ja mówię, to jest obraźliwe i dla nas, i nawet dla tych funkcjonariuszy SB, co nas rozpracowywali, już nie mówiąc o składzie sądowym, który nas skazywał. A przewodniczącym tego składu sądowego był sędzia Sikorski, o którym jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale z książki Wiesława Chrzanowskiego się dowiedziałem, że sędzia Sikorski, szef sądu, który mnie skazywał, to był żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski. Rękę stracił w powstaniu, więc dzielnie walczył. Powiem wam więcej. Głównym oficerem śledczym Służby Bezpieczeństwa, który nas rozpracowywał, był ówczesny kapitan, późniejszy pułkownik Zbigniew Cieśnikowski, który też był żołnierzem Armii Krajowej, więc ja mogę powiedzieć, że mnie represjonowali jakowcy, a nie radykomuniści. No to są fakty. Do sprawdzenia. O Cieśnikowskim się dowiedziałem od pułkownika Piecucha, który był jego no, bardzo dobrym znajomym, przyjacielem. I ujawnił, że to były żołnierz Armii Krajowej. To Cieśnikowski. No więc proszę was, ja mówię tak, Wysoki Sądzie, ja takiej formuły rehabilitacji sobie nie życzę. No bo co by według Wysokiego Sądu za dowody mieli jeszcze ci oficerowie SB znaleźć, jeżeli znaleziono list mój wysłany przez łączniczkę do Przemysława Górnego, czymże od naszego kontrwywiadu ligowego mam informację, że jesteśmy pod stałą inwigilacją i musimy się liczyć z infiltracją agentury SB i odwołuje obóz w Gorcach, który mieliśmy taki w stylu harcerskim odbyć. Po przeczytaniu spal, no on nie spalił tego i to był pierwszy, znaleziono na rewizji, to był pierwszy dowód. U mnie znaleziono własnoręcznie napisany program Ligi Narodowo-Demokratycznej. I ja wcale się nie wypierałem, to jest program, który ja sam pisałem, całą winę wziąłem na siebie, co Kuroń nazwał sypaniem. To sypanie miało taki rezultat, że wszyscy wyszli po rozprawie z więzienia na wolność, tylko ja zostałem w więzieniu. No daj Boże każdego takiego sypaka w sprawie, gdyby miał, który swoim sypaniem powoduje zwolnienie. A w tym wśród tych zwolnionych dwóch jeszcze było zupełnie uniewinnionych.
wszelkich zarzutów. Lwów dostali w zawieszeniu, dalsi w granicach tego, co odsiedzieli w śledztwie. No i proszę was, ja mówię, no to co jeszcze oni, ci z SB mieliby znaleźć, żeby są tu, no, sędzia Niziński, to starej daty jeszcze, ten później główny rzecznik interesu publicznego mówi, ale ja nie mam, mówi, innej możliwości prawnej, a wam będzie przysługiwało duże odszkodowanie. No te odszkodowania są duże właśnie. Dostałem dowód rzeczowy od kogoś oburzonego, że taki jeden, co nawet nie siedział w więzieniu w czasach stanu wojennego, działał w Solidarności, tylko zbierano na niego kwity. Życzy sobie 100 tysięcy. Mam dowód rzeczowy w ręku. Proszę bardzo. 100 tysięcy. Nam proponowano jeszcze wyższe. Bo to był 92 rok. Nie wiem, czy to w ogóle nie była pierwsza taka sprawa precedensowa, a w każdym razie na pewno jedna z pierwszych. I nam jeszcze więcej proponowano. Sędzia mówi, na podstawie tego wyroku będziecie mogli się domagać dużych odszkodowań. Ja mówię, oświadczam, że ani tego wyroku sobie nie życzę, ani o żadne odszkodowania nie będę występował, bo to by było poniżające dla mnie. Zrobiłem sobie wrogów naokoło, również wśród działaczy niektórych Ligi Narodowo-Demokratycznej, co występowali. Zdaje się, że nadal będą występować, mniejsza z tym, nie chodzi o nazwiska, ale to wszystko jest możliwe tylko dlatego, że nie ma żadnej teorii dowodu. I tak, tamten sąd uznał to za dowody, to o czym mówiłem, a ten uznał, że to nie są dowody. Wszystko jest zgodnie z prawem. Z punktu widzenia naszego systemu prawnego, jeden sąd jest w porządku, drugi sąd jest w porządku. No tak, tak, tak. W takim systemie my żyjemy. Tylko trzeba mieć tą wiedzę, a to jest wiedza wartościowa sterowniczo. Nie wykuwanie na pamięć artykułów, tylko jak to funkcjonuje wszystko. A te artykuły kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego bez porządnej teorii dowodów, to jest wszystko wisi, nawet nie w powietrzu, w próżni wisi dosłownie. Nawet, proszę was, kluczem do wszystkiego są dziedziny ludzkiego poznania.